Witam w Pruszkowie. Zapraszam do nowo wybudowanej, rozbudowanej szkoły podstawowej nr 3 imienia Miry Ziemińskiej-Sygietyńskiej. Istniała bardzo duża konieczność rozbudowy naszej szkoły. Konieczność, która wynikała z ilości dzieci, jaka się u nas uczyła i jaka do nas z roku na rok zaczęła przybywać. W roku szkolnym 2017-2018 my mieliśmy dzieci 474, a dzisiaj w naszej szkole uczy się 793 uczniów. Stołówka nasza szkolna przeznaczona na 74 uczniów, a chętnych i zapisanych dzieci na obiady mamy dzisiaj 534. Na parterze, gdzie zajęcia odbywają się dla klas 1-3, dysponujemy jedynie 8 salami, a oddziałów mamy 15. Na pierwszym piętrze, gdzie zajęcia mają dzieci z klas 4-8, tam dysponujemy 14 salami, a oddziałów mamy 21. Więc my dosłownie, naprawdę nie przesadzę, jak powiem, że zaczęliśmy pękać w szwach. Na tą rozbudowę wszyscy już wyczekiwaliśmy. No, jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że to nastąpiło już. I dzisiaj stoimy przed nowym budynkiem szkoły. W ramach realizacji inwestycji powstają nowe sale wyposażone w nowoczesny sprzęt, sale zajęć indywidualnych, gabinety psychologów, pedagogów i logopedów. Nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku. Taka właśnie jest szkoła podstawowa nr 3 po rozbudowie. Zadbaliśmy tutaj o wszystkie szczegóły. Zadbaliśmy o przestrzenie rekreacyjne, aby dzieci między zajęciami miały gdzie spędzać w komfortowych warunkach czas ze swoimi rówieśnikami. Nowoczesny obieg edukacyjny to również przestrzenie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego windy, wszystkie toalety dostosowane, aby dzieci z tymi specjalnymi potrzebami również w tym miejscu mogły swobodnie się czuć. Szkoła w obecnej chwili zupełnie inaczej się prezentuje. Część rozbudowana jest bardzo nowoczesna. Szkoła zyskała windę, zyskała wentylację z funkcją chłodzenia. Zupełnie nowe wyposażenie z monitorami interaktywnymi. Sieciowe rozwiązania i elektryczne są zupełnie inne niż w starej szkole i myślę, że bardziej przyjazne dzieciom. 21 nowych pomieszczeń do nauki, w tym klasy tematyczne. Zadbaliśmy również o to, żeby same dzieci w trakcie nauki miały znakomite wygłuszenie. Głosy nauczycieli są znakomicie słyszalne w każdym punkcie sali. Zadbaliśmy również o to, żeby nauczyciele mieli bardzo dobre warunki do odpoczynku między lekcjami, jak i pokoje narad. Cały proces inwestycyjny realizowany był podczas roku szkolnego, bez żadnych przerw w zajęciach dydaktycznych. W okresie jesiennym wyburzyliśmy budynki, które stanowiły starą szatnię. W miejscu tych budynków postawiliśmy część rozbudowaną w technologii drewnianej modułowej. Jest to budynek trzykondygnacyjny, wyposażony w windę, w dwie klatki schodowe. Technologia budownictwa drewnianego firmy Unihaus pozwoliła na rozbudowę szkoły podstawowej nr 3 w Pruszkowie w sposób bezinwazyjny, jeśli chodzi o program zajęć. Pozwoliła na nadbudowę nad częścią istniejącą, jak i pozwoliła na to, żebyśmy mogli postawić budynek trzykondygnacyjny w okresie jesienno-zimowym razem ze skończeniem i wprowadzeniem dzieci do środka. Naszym zdaniem w nowej części szkoły zastosowaliśmy najlepsze możliwe technologie sprzyjające nauce dzieciom. Myślę, że się to przełoży na znakomite efekty nauczania.